A będzie git. Cześć, witam was w kolejnym vlogu. To już chyba 10. vlog w tym roku. Dzisiaj będą dirtowe lokalne jazdki, bo docieram właśnie na Łysą. Miałem czekać na Czubakę, ale coś mu się tam podziało z jego karawanem, więc poszedłem wcześniej sam, żeby zobaczyć, jak wyglądają chłopeczki. To przy okazji zrobię obchód i wam pokażę, jak to wygląda, jak wyglądają chłopeczki, które są zbudowane z piasku. Nie było mnie tu od początku stycznia, chyba tak, od Trzech Króli prawdopodobnie, no więc przypuszczam, że będą troszkę zniszczone i trzeba będzie troszkę podziałać i je naprawić, no ale zobaczymy, jak to wygląda. Wybicie pierwszej na szczęście jest całe, troszkę wydeptane, no ale to jest norma, ale profil jest niezniszczony, także tutaj nie ma z tym problemu, przynajmniej tego nie będę musiał naprawiać. Lądowanie pierwsze jest troszkę bardziej zmęczone, no wydeptane, rower sobie zostawię. No tutaj wiadomo, troszkę dywanów też do poprawienia, lądowanie do wyklepania. Wybicie drugiej wygląda troszkę gorzej niż wybicie pierwszej, bo jest wydeptany profil. Ale myślę, że też do ogarnięcia w kilka chwil. No, najważniejsza sprawa, że kicker na trzeciej dalej stoi. Złomiarze jeszcze się nim nie zainteresowali, także to mnie cieszy. Lądowanie drugiej też wygniecione. Dywany do poprawy. No, zobaczymy jeszcze, jak tutaj lądowanie trzecie, ale mało istotne, bo ono i tak jest na miękko, więc wystarczy je zagrabić i będzie z nim wszystko w porządku. No, tak jak mówiłem, tutaj nie jest źle, kicker stoi, wybicia są prawie całe, więc tylko do roboty są lądowania i poprawienie dywanów na najazdach, także zaraz to ogarnę i chłopaki przyjadą sobie na gotowe. No, tylko że bardziej martwi mnie to, że wieje strasznie wiatr. Czubaka się mnie pytał przed wyjazdem z domu, czy wieje, bo u niego wieje. Ja mówię, nie, tutaj nic nie wieje, tutaj wiatr nie przeszkadza, nie rzutuje. No ale wieje troszkę za bardzo i no w tym momencie nie dałoby się jeździć. Zobaczymy, jak to będzie za parę chwil. No a jak będzie z tym problemem, to będziemy musieli zmienić spot. No i chłopeczki z grubsza do jazdy przygotowane. Czubaka widzę, że właśnie też dociera na miejsce. Więc mam nadzieję, że jak wiatr zobaczy Czubakę, to pojedzie sobie do Andrychowa, a ja pośmigam z Czubaką. Siema. Hello. Wiatr nie ustępował, więc podjęliśmy z Pchełą i Czubensem szybką decyzję, że się transferujemy na BGC Spot, gdzie warun pozwoli i na pewno się uda coś polatać. Co tu się Czubensa robi? Naprawiamy wybicie. A co było nie tak? Było za stronę. No jak widzicie, już się rozgościliśmy na BGC Spot. Kilka szybkich popraweczek i wreszcie pojedziemy na rowerze. Prawą stronę Sebastian Koczera, czyli to jego OPO trójka. Cyk, to ziomeczek od Czubaki. Młody ma dopiero 13 lat. Także dobrze rokuje, jedzie Pchełą. No i całkiem niezła trójeczka. Aj, przygięte od Czubaki. Teraz jak od Pchełą. No, chudy trochę pomachał nogami, a teraz myślę, że teraz ja bym coś pojeździł.
jak będzie widać łapy? Chyba tak. Tak, tak. Ło, wow, brakło lądowania, ale jeszcze raz zrobię bardziej na środek. No teraz było dobrze, ale żyję, więc robię jeszcze raz. Naprawdę nie wiem, o co dzisiaj chodzi, ale jeszcze raz. No i cyk! Po milionie prób wreszcie to skleiłem. Nie wiem dlaczego mi się zajęło to tyle prób, ale strasznie musiałem wymęczyć. No ale jak widzicie, nie zawsze wszystko wychodzi z pierwszej. Ale no, trzeba być jakby mieć trochę samozaparcia. No i dobra, no i to weszło. No i myślę, że teraz przejdziemy na jakąś inną przeszkodę, no bo tego stepika już widzieliście tyle razy, więc idziemy dalej. No jak widzicie, na BGC są również inne przeszkody, mianowicie są dwa dropy, jakaś jedna śmieszna kładka, która nie wiem do czego służy i no i nie będę próbował się przekonać. Dużego dropa kiedyś latałem, jest całkiem spoko, tylko ma mega wąskie lądowanie. Ale dziś skupimy na najmniejszym dropie, na którym właśnie stoi pcheła. Pcheła, co będziesz robił? Jeszcze nie wiem. A co musisz zrobić? No był zakład o trójkę, ale... No właśnie, nie ma co za dużo gadać, pcheła robi trójkę z małego dropa. O kurwa! O, z metr za daleko. Bez korby. Jak polecisz? No jasne. Lat, perfekcyjnie wyliczona prędkość, ale to Sebastian się lepiej zna na obliczeniach, także on coś powie na ten temat. Perfekcyjnie wyliczona prędkość, niesamowita, super. Wychowany. No i pięknie. No i Pea też go ma za sobą, leci chudy. Chyba tylko ja go jeszcze nie leciałem, także hop. No i cyk. Ty co, chyba nie najgorzej. Na crankboard by było, nie? W międzyczasie, kiedy jeszcze pcheła rozważa, czy robić trójkę, czy nie robić, oczywiście tutaj ma tylko jedną opcję, musi ją zrobić, no ale na razie on jeszcze tego nie wie, bo zaraz się o tym dowie. To wam opowiem taką małą anegdotkę, mianowicie ten mały dropik, z którego on ma robić trójkę, właśnie ten o tutaj, widzicie ten fajny dropik, to jest dropik, na którym zrobiłem pierwszego front flipa z flat dropa, jestem z siebie dumny, ale tą historię przybliży wam Sebastian Koczara. Co to był za dzień? To był szalony dzień, jak pierwszy raz w życiu odhaczyłem Tayla Slat Dropa, trójeczkę, a Paweł Fronta. Tak było, nie kłamie. Robisz? No to nie hamuj. Chyba kto hamuje, ten przegrywa, będzie git. Gdzie masz rower? Nie mam roweru, ponieważ został w domu. Aha. No fajnie, nie? Tak sobie wpaść na spot, posiedzieć z papierosem w gębie i... Rower został w domu, wpadłem sobie posiedzieć z papierosem w gębie. No super. Dobra. Pcheła, dawaj truje. No, chyba pierwszą trójkę z flat dropa ma za sobą, idealnie. Mówiłem, że będzie, po co się bał, zmarnował nam tyle czasu, no ale jest. No to co, ostatni triczek i do domu. Cyk. Same bęgery dzisiaj, same bęgerki. No to co, jak to? Szybki bilans dzisiejszych jazdek. Sebastian ma tailflipa bez ochroniarzy, także props dla niego. Chyba ma swoją pierwszą trójkę. No ja sobie przypomniałem frontflipa, ale tak mnie dobiło, że chyba mi dysk wypadł, ale mam nadzieję, że dożyję do następnego vloga. No a Czubaka obiecał, że następnym razem wpada ze zjazdową, robi truje z dużego dropa, także ja go trzymam za słowo. No i na dzisiaj to będzie co? Wszystko, widzimy się w kolejnym vlogu.